Cześć, witam was bardzo serdecznie. Nie uwierzycie, ale zacząłem sobie oglądać takie różne filmiki, gdzie ludzie przygotowują jakieś zupy. No i teraz wyskoczyła mi taki street food, gdzie no tutaj normalnie robią no zupki chińskie, nie? I powiem wam szczerze, że wciągnęłem się, cholera, po prostu siedzę i oglądam jak debil. A wiecie, co jest jeszcze lepsze? Że ja normalnie oglądałem, jak typiara robiła sobie jedzenie, bo nie mogę jej znaleźć teraz, bo nie zasubskrybowałem jej. Robiła sobie jedzenie i ona to jadła potem. No jest, ale odkrywcze, nie? Robiła sobie jedzenie i potem jadła. Nie o to chodzi w ogóle. Chodzi mi o to, że po prostu ludzie robią jedzenie jakieś, następnie, wiecie, dają to na stół przed kamerą, siedzą i wpierdalają. Jakby to cały jest kontent, nic nie mówią, tylko mają taki mikrofon na full wzięty po prostu. A następnie po prostu ty to oglądasz, jak typiara je, co zrobiła. I wiecie, że potrafiłem obejrzeć tak 30 minut i cały czas się gapiłem, jak typiara sobie jadła jakieś tam sushi? Normalnie, po prostu nie wiem, ale to jest kurwa zajebiste, ale tutaj w ogóle to jest robienie zupek chińskich na zupełnie inny level, nie? Czekajcie, może trochę przeszujmy. Dobra, zobaczmy. Wzięła sobie ten. Okay. Pokażcie mi, jak to się robi prawdziwą zupkę chińską. Zawsze byłem ciekaw, jak się robi prawdziwą zupkę chińską. Patrzcie. To jest zupełnie inaczej niż ja robię. Wiecie, jak ja robię zupkę chińską? Biorę zupkę chińską, wrzucam ją tak jak ona, wsypuję wszystko, zalewam wodą i jem. A jeszcze wcześniej to robiłem tak, że kruszyłem ten makaron i potem ten, i od razu, nie? Czy ona coś robi, czy coś ona zrobi innego, czy nie? O, dodatki dodaję. No, oczywiście. Będę musiał sobie zrobić coś takiego. A to tylko tyle? Myślałem, że coś lepsze zrobi. Oglądałem, kiedyś mi wyskoczył filmik, oglądałem sobie, to typiara robiła takie zupki chińskie, że naprawdę, powiem wam szczerze, głodny się robiłem. Co to było? Pierwszy raz widzę, żeby jakaś kostkę wciskali. Ja muszę kiedyś spróbować takich zupek chińskich. Ciekawe, że można je kupić gdzieś w Europie, nie? Czy zajrzeć do chińskiego sklepu? Na pewno będą mieli dobre takie. Co to za kostka jest? A widzicie, ona bierze ten makaron i normalnie gotuje ten makaron, a nie, że zalewa wrzącą wodą i sobie czeka. Jest różnica. Co tam jeszcze zrobisz? Jajeczka. Podstawa. Ale oni mają wszystko zmechanizowane. Masa. Surowe dajesz? A czemu surowe? To jest zupełnie inny poziom robienia zupy chińskiej. Wiem, zdaję sobie sprawę, że teraz niektórzy mogą mnie, że tak powiem, zjechać, bo to nie są zupki chińskie. Zostały wynalezione w Japonii, potem przez Koreańczyków zostały wypromowane na świat, a wszyscy mówią chińskie. No, u nas się mówi chińskie. Bo Polacy nie za bardzo odróżniają Koreańczyków od tych i dla nich to wszyscy Chińczycy. No cholera. A tutaj wody to... Kurwa, ja to zawsze jak robiłem zupkę chińską, to tej wody full. A tej wody to jest mało. Kimchi. A mięsko też. Kimchi to, o ile wiem, mięsko, nie? Boże, ile tych zupek chińskich będzie siadło? To jest hipnotyzujące. To jest naprawdę, ja lubię oglądać, jak lubię robią jedzenie, robią, albo jedzą to jedzenie. Normalnie jakiś kurwa dziwak ze mnie. Uuu, tutaj dodała mięska. A to co to są? Kluski por... Ryżowe kluski. O cholera, tutaj poleciała grubo, ale na bogato. A to musiał kosztować. Będę musiał robić coś takiego, będę musiał zrobić taką zupę. To jest normalnie inny level, zobaczcie. Ja to zalewam wodą, jem. Wow. Niby takie proste, a jednak... Tylko, że jak ja robię zupkę chińską, to mi się właśnie wtedy robię tak, żeby szybko zjeść. A nie, że mam jeszcze gotować coś. Po prostu zalewam wodą, chcę zjeść. Leniwe podejście. Zobaczcie, tu nie ma tak dużo wody, tak szczerze mówiąc. Pełnie... To lender. Pikantne smażone ramen. To trzeba się uczyć, proszę państwa. Uczymy się, jak robić zupki chińskie.
zajebiste. Kurwa, ciemny ten sos. Musi być naprawdę ostry. Nie lubię ostrych rzeczy tak swoją drogą. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę nie lubię ostrych rzeczy. No nie mogę jeść. Jak ktoś mnie pali w usta, to później nie... Kompletnie nie czuję smaku, nie chcę się jeść i szczerze mówiąc to się bardziej wkurwiam. Z jedzenia pikantnej rzeczy, niż jakbym miał być szczęśliwy i najedzony. Więc co, zalewają wrzątkiem, po czym go gotują. Każdą zupkę robi się dokładnie w ten sam sposób, tak? No też tej wody tak dużo nie dają. Ja to walę co cały ten. O, ser. Ciekawe, czy... Nie, ja wiem, że tam jest monitoring, ale ja sobie tak teraz wyobrażałem, bo tam sobie normalnie wchodzisz, robisz. Nie wiem, czy to pracownica ci robi, czy sam sobie robisz? Chyba samemu sobie robisz, nie? Masz wszystko przygotowane. No przecież normalnie to każdy by wziął garść wszystkiego, kurwa, napchał ile wlezie do jednej zupki i miał wysrane. No ale to... to nie polsko. Oni bardziej nie na ten... Nie na tą wodę, tylko na chyba makaron. I po prostu takie ten, żeby zjeść makaron, a nie żeby, wiecie, zupę jako zupę, taką jak my to robimy. Nie no, wszystko samemu sobie chyba robić. Kurwa, pierwszy raz widzę, żeby ktoś w tym, w folią tam ciskał i dawał wszystko. Jasny gwint. Akurat ta zupka wygląda troszkę obrzydliwie. Pierożki. Jednak człowiek je oczami również, nie? To w ogóle nie wyglądało smakowicie. Ja jednak będę musiał zmienić sposób robienia zupek chińskich. Tej wody nie ma za dużo, a ja to zawsze pukam naprawdę dużo. Kurwa, głodny się, nie wiem. No zobaczcie, ja tą zupkę bym po prostu zalał wodą, poczekał aż makaron zmięknie odrobinę, albo w ogóle nie, i bym go zjadł. A potem się dziwię, że większość tych zupek chińskich mi nie smakuje, nie? Jak nie umiem ich robić w ogóle. Ja pierdolę. O masakra. O, ten to jest czarny. Co to jest? Co to jest? Jakieś płatki ryby? Myślicie, żeby takie... taka... Nie, u nas... Nie, w Polsce by to nie ustało, jakby mam wrażenie. Każdy by walił ile wlezie po prostu. Jeszcze by do torebki wsypali. Stereotypowe, ale rzeczywiście mogłoby tak być. Chociaż z drugiej strony, jakby tam było pełno kamer... Ach, Polak wszystko potrafi. A tu jest więcej wody.
wiesz. Nie, oni naprawdę biorą to wszystko w tych. Ja zawsze wykładam. Nigdy nie wkładałem, żeby z folią do mikrofalówki. Kulki ryżowe. Ciekawe jak smakują. Nigdy nie jadłem kulek ryżowych. Ciekawe co oni później te wszystkie zupki zjedli, czy oni po prostu je wypieprzyli. Nie wierzę, żeby ten zjedli wszystko. W ogóle ile to ma wyświetleń? 30 tysięcy. 10 dni temu. No to bardziej już przypomina zupę, którą ja robię. Nalać ciul wody i tyle. Czy wy macie tak, że oglądacie ludzi, którzy jedzą? Czy tylko ja jestem taki pierdolnięty? Nie, no powiem wam szczerze, fajnie. Ja będę musiał wypróbować te sposoby na zupkę chińską. A, tak, bo zajebisty komentarz, wszystko rozumiem. Fajne. Podoba mnie się. Wy też tak robicie zupki, czy robicie raczej tak jak ja? Wodą zalać i czasem nie patrzeć, czy mięknie makaron, tylko po prostu wcisnąć. Ja to w ogóle go jeszcze rozkruszam. To tyle ode mnie. Dzięki, że przetrwaliście, ktokolwiek przetrwał. To się nazywa dopiero zupka chińska.